Dobry wieczór Państwu, jest mi naprawdę niezmiernie miło, że możemy się spotkać tutaj z niektórymi po raz trzeci już, ale cieszę się, że widzę mnóstwo nowych twarzy. Jesteśmy w hotelu Gołębiewski po raz trzeci. To jest wspaniała impreza, te dwa dni świetnej zabawy i przede wszystkim w szczytnym celu. Przemek, witamy Ciebie serdecznie. Chcemy pokazać, że bez względu na to, czy jesteś dawcą czy biorcą, po przeszczepie możesz prowadzić normalne życie, kontynuować to, co robiłeś, łącznie z uprawianiem sportu. Otwieram naszą imprezę. Po raz kolejny mówimy, myślimy o transplantacjach. Ja jestem przekonany, że ten śnieg spadł właśnie dla nas, dla Was, dla biegaczy dzisiejszego dnia. Ruch fizyczny oczywiście jest zdrowy, a z drugiej strony nasza firma postanowiła zaangażować się w to przedsięwzięcie, bo wspieranie transplantologii jako inicjatywy jest naprawdę szczytnym celem. Przecież to jest ratowanie życia. Ja w ogóle pierwszy raz na nartach, można powiedzieć, bo 50 lat temu ćwiczyłem tutaj. No trenowaliśmy tak naprawdę jedno kółko, więc to było tylko takie posmakowanie nart biegowych. Witam serdecznie, jak zawsze silny, jak zawsze gotowy do startu skład Jawrzyńskiego Węgla. 3, 2, 1, wystartowacie i witamy do prowadzi. Przyznam szczerze, że po tych dwóch latach moje umiejętności, jeśli chodzi o bieganie na nartach, wcale nie są lepsze, także liczę na moich partnerów ze sztafety zdecydowanie. Może mi się uda, może się nie uda. Poszedłem na łuku, chciałem od razu sprawę rozstrzygnąć na pierwszych metrach, ale na pierwszym łuku starcie z rzeczywistości. Pięknie, brawo, brawo! Właśnie przed chwilą dostałem ochrzan od współuczestniczki mojej sztafety, że zwolniam im tempo. Wspaniali biegacze, zobaczcie jak oni biegają, a mają taką trudną pętlę. Spróbowałam sobie całą trasę i naprawdę bardzo trudno było. I uwaga, i ruszył! Marku, powodzenia i zobaczcie jak ładnie! I Piotr Kupicha! Zajęło fajnie. Trasa bardzo trudna. Było naprawdę... przede wszystkim było fantastycznie. Były fantastyczne emocje. Udało się nie wywrócić, pobiegłem ile sił, jestem mega zadowolony i w ogóle wspaniała, super impreza. Wróciliśmy prosto z Dakaru, z pustyni, tutaj mamy warunki typowo zimowe, więc całkowicie co innego, ale bardzo fajna zabawa, fajna inicjatywa. Cieszę się, że tutaj mogę wspierać trochę tą ideę. Tak, dobiegłam do mety, była tylko jedna wywrotka. Trzeci rok, wsparcie pani prezydentowej, wielu gwiazd, sceny, estrady, filmu.
bardzo się cieszę, jestem zaszczycona, że zostałam zaproszona na tego imprezę. Sztafeta z numerem 7. Sztafeta hotelu Gołębieski prowadził Rafał Brzozowski. Wypieprzyłem się. Oj, bardzo ciężki slalom, bardzo wąsko ustawione, więc dla nas to po prostu jest trudne. Cieszę się, że obyło się bez wypadku i bez dyskwalifikacji. Niestety nie poprawiłam pewnie swojego czasu, ale starałam się bardzo. Jazda na dystans, prawą nogę, starałam się naprawdę niezłym wyczynem.